To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawadzki, Rafał Kątny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Agata Wiśniewska, rzeczniczka prasowa Egon. Dzień dobry, witaj, cześć. Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie. To ja dziękuję, że przyjęłaś i znalazłaś czas, żeby się z nami spotkać. Na początek cytat. Słucham, planuję i realizuję. Od ponad 15 lat przygotowuję, wdrażam i nadzoruję projekty z zakresu zarządzania wizerunkiem public relations. Cechuje mnie elastyczność. Co to znaczy elastyczność? To znaczy dość szybka umiejętność reagowania na zmieniające się warunki, bo ta praca w komunikacji to często jest praca w chaosie, dlatego że nas rzeczywistość potrafi zaskoczyć, a praca rzecznika jest też często taką pracą z wieloma różnymi osobowościami, różnymi temperamentami, różnymi barierami w sposobie komunikacji też zewnętrznej. I ja też muszę elastycznie się do tych osób dostosować. Nie tylko do tego, co mówią, jak się wyrażają, ale tego w ogóle, jaką są osobowością i jak ich wesprzeć w tym, żeby na koniec dnia fajnie wypadli w rozmowie zewnętrznej. Czy to z mediami, czy to z interesariuszami, jakimikolwiek innymi firmy, którą reprezentują. To tak pokrótce. Twoje kilkunastoletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeń w komunikacji powoduje, że świat, który nam towarzyszy, się oczywiście zmienia. Jak z twojej perspektywy zmieniają się kompetencje w zakresie PR-u, relacji, komunikacji przez te lata? Paradoksalnie kompetencje się nie zmieniają, bo tu zawsze chodzi o komunikację, tu zawsze chodzi o nawiązanie rozmowy z twoim odbiorcą. Więc kompetencje się nie zmieniają. Mogą się zmienić narzędzia, ale na koniec dnia ty musisz dotrzeć ze swoim przekazem do odbiorcy, być zrozumianym i też często usłyszeć odpowiedź zwrotną, bo to nie jest tylko o mówieniu, to jest również o słuchaniu, a może przede wszystkim. Bo w tej mojej pracy ja muszę być wyczulona słuchowo na to, co się dzieje w mojej organizacji, co się dzieje na zewnątrz i jakim językiem de facto mówią poszczególne strony, bo na koniec dnia te strony muszą się ze sobą spotkać. Mój pierwszy projekt PR-owy, jaki w życiu prowadziłam, był związany z komunikacją wewnętrzną, związaną do hutników. Mieliśmy tam fantastyczny projekt wymyślony, absolutny sztos, zresztą zdobyliśmy też nagrody za tę kampanię wewnętrzną prowadzoną dla Huty Warszawa. I to było wszystko super, można się na tym uczyć. I ja często przy okazji tego projektu byłam pytana, no bo fajnie, czy jesteście dalej w stanie to tak kreatywnie prowadzić i tak dalej, i tak dalej. Jasne, my możemy wymyślać cudawianki, ale na koniec dnia to, co powodowało, że ta kampania była sukcesem, to było to, że nasz przekaz dotarł do odbiorcy, a dotarł w momencie, w którym zaczęliśmy mówić jego językiem. I to jest najważniejsza rzecz, że my musimy znaleźć sposób, żeby porozumieć się z otoczeniem. Czasami to są różne języki, ponieważ inaczej się mówi w momencie, kiedy robimy tak zwane pozycjonowanie eksperckie, inaczej, kiedy docieramy do klienta i jeszcze inaczej, kiedy docieramy do pośrednika i też w zależności od kanałów, które wybierzemy. Inaczej będziemy rozmawiać w mediach, inaczej będziemy mówić w naszych mediach własnych i to też, czy wykorzystamy bloga na przykład do komunikacji, czy wykorzystamy social media, a może podcast. To będą różne sposoby komunikowania w zależności od tego, co chcemy przekazać, jakie mamy medium i do kogo mówimy. To jest bardzo ważne. My musimy się gdzieś spotkać z naszym sposobem mówienia, żebyśmy byli zrozumiali. Do tego wszystkiego też musimy być wyczuleni na to, że nasz przekaz, jak mówimy o twardej branży dzisiaj, tak? Więc to jest dużo merytoryki, dużo liczb może się wydawać i nie wiadomo czego. Żeby dotrzeć z każdym racjonalnym przekazem, my musimy też trafić do emocji. I niekoniecznie, ja tu mówię, trafiajmy do negatywnych emocji i tak dalej. Nie, my musimy jakoś tam poruszyć strunę emocjonalną, która jest w drugiej stronie, żeby ona się z nami zintegrowała i dopiero wtedy dotrzemy z tym, co my mamy do powiedzenia, z tym świadomościowym, merytorycznym, twardym przekazem. To są rzeczy niezmienne. I niezależnie od tego, czy będziemy używać TikToków, Facebooków, Instagramów, LinkedInów,
czy będziemy rozmawiać z tradycyjnymi mediami, czy będziemy robić sobie podcast, czy będziemy występować publicznie, na koniec dnia my musimy nawiązać dialog. Reprezentujesz branżę ubezpieczeniową, czyli to jest trochę tak, że w moim rozumieniu, po pierwsze mówisz o przyszłości, czyli o tym, co będzie jutro, pojutrze, za lat 10 czy 50. Jak się komunikuje przyszłość? Trudno. Też zależy, o którym kawałku tej mojej branży ubezpieczeniowej mówimy. Ja w tej chwili reprezentuję ubezpieczenia życiowe. I to jest zupełnie inna bajka, jeśli porównamy to z ubezpieczeniami majątkowymi. Najbardziej typowe są ubezpieczenia komunikacyjne, bo one są bardziej namacalne. Świadomość tych ubezpieczeń, potrzeby tych ubezpieczeń jest dużo większa. Poza tym masz inny wpływ na siebie tu i teraz. No ta obietnica jest bardziej konkretna. Znaczy generalnie ona dotyczy ciebie. Tak. W ubezpieczeniach życiowych często nie dotyczy ciebie, tylko twoich bliskich. Niestety. Bo tak kanoniczna narracja związana z ubezpieczeniami życiowymi polega na tym, że zabezpieczasz finansowo swoich bliskich na sytuację, kiedy tobie się coś dzieje. Czasami dzieje się coś ostatecznego, czyli śmierć, o której my zasadniczo nie lubimy w tych naszych komunikatach mówić, bo budzi ona bardzo skrajnie negatywne emocje. W naszej kulturze to jest temat tabu. Ale prawda jest taka, że na taką okoliczność przede wszystkim te klasyczne ubezpieczenia, ochronne ubezpieczenia na życie są stworzone. Po drodze są wszystkie inne wydarzenia, bo może nam się zdarzyć, że nie wiem, zachorujemy ciężko i nie będziemy mogli pracować. Po to też są ubezpieczenia na życie, odpowiednie ich typy, żebyśmy mogli siebie zabezpieczyć na ten czas i znowu zabezpieczyć naszych bliskich. My lubimy się posługiwać w naszej tutaj historii, którą opowiadamy w Egonie, tym, że nie musisz rezygnować, mając konkretne ubezpieczenie, nie musisz na przykład rezygnować i wybierać, czy wybieram moją rehabilitację, czy opłatę zajęć dodatkowych na przykład dla dziecka. Nie musisz tego wybierać, bo mając to ubezpieczenie, my mamy taki mechanizm w jednym z produktów, w których dajemy ci dodatkowe środki, które powinny wystarczyć na to, żebyś nie rezygnował z tych ekstrasów, które masz w tej chwili, a w przypadku ciężkiej choroby, która ci na jakiś tam czas autuje z życia zawodowego, nie musisz z tego rezygnować. I generalnie to jest obietnica tego bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa twojego. My możemy dodać do tego jeszcze słowo finansowego, ale naprawdę chodzi o bezpieczeństwo, bo jeśli nam na coś brakuje pieniędzy, będziemy się stresować, będziemy czuli się niekomfortowo w naszej sytuacji życiowej, nie będziemy bezpieczni, po prostu. Więc taką nie obietnicę sprzedajemy, my chcemy dać poczucie bezpieczeństwa. Tylko jest to tak odroczone poczucie bezpieczeństwa w naszych jeszcze głowach, że no cały czas ta świadomość u przeciętnego tak zwanego Kowalskiego albo Wiśniewskiego, bo w końcu też należy do osób z popularnym nazwiskiem, nie jest bardzo duża, tak? My nie mamy takich przyzwyczajeń, że nie wiem, kończymy 18 lat i polisa na życie jest dla nas czymś takim jak dowód osobisty. Jeszcze nie. Głęboko w to wierzę, że za parę lat, może jeszcze za mojego życia, tak będzie. No właśnie o tej świadomości i o tym chciałem jeszcze chwilę porozmawiać, bo to jest takie moja obserwacja i moje poczucie, że żyjemy w społeczeństwie, w którym myślenie o tej przyszłości, o jutrze jest nie do końca przewidywalne czy mało popularne w kontekście zabezpieczania się. Znaczy, że dzisiaj jest tak, że nie szkoda nam wydać pieniędzy na drogi wyjazd zagraniczny, ale jak trzeba zapłacić kilka czy kilkaset złotych za dodatkowe ubezpieczenie, to już się zastanawiamy. Znaczy, myślimy dzisiaj o ubezpieczeniu często jak jakiejś lichwie, podatku, o czymś, co jest dodatkowe. O przymusie, a nie o tym, że to nas w jakiś sposób zabezpiecza. Powiedz mi, jaka jest twoja droga, czy twój pomysł na to, żeby tę mentalność, bo to myślę sobie o w kategoriach mentalności zmieniać, jak ty nad tym pracujesz, jakich narzędzi używasz w komunikacji do tego? To jest taka praca trochę u podstaw, budowania, pokazywania tego pozytywnego wpływu zabezpieczenia finansowego na twoje życie. Tylko to jest tak abstrakcyjne, ponieważ my jako społeczeństwo tutaj w Polsce jesteśmy słabo wyedukowani finansowo. Nie myślimy perspektywicznie z różnych powodów. Nie dlatego, że mamy ograniczenia, ale też jesteśmy trochę społeczeństwem na dorobku. I dla nas tak, ten koszt, którym jest ubezpieczenie na życie, jest kosztem dlatego, że ciągle wydaje nam się, że w tym naszym portfelu mamy za mało pieniędzy. Ja
ładnych parę lat temu robiłam badanie dla Towarzystwa Emerytalnego, w którym zapytaliśmy ludzi, czy odkładają na emeryturę. Oczywiście poziom osób, które zadeklarowały, że w jakiś sposób zbierają środki na emeryturę, był żenująco niski. Nie było to nawet 10%. Ale było tam drugie takie pytanko, też dość oczywiste, pod tytułem, czy chciałbyś oddawać, odkładać. Tak, jasne, chciałbym odkładać. I później zrobiliśmy coś takiego. Zapytaliśmy osoby, które odkładają, ile wydajecie miesięcznie średnio na oszczędności emerytalne. Wyszła nam tam kwota X, już w tej chwili nie pamiętam, to było parę lat temu, ale zapytaliśmy też tę znakomitą większość, ile mógłbyś, patrząc na swój obecny portfel, tak patrząc realnie, ile mógłbyś odłożyć? I to była bardzo zbliżona kwota. Tam była różnica kilku złotych między tymi dwiema kwotami. Tylko dla osób, które nie podjęły decyzji o oszczędzaniu, ta kwota 20 kilku złotych miesięcznie pewnie wydawała się za mała. Nie dostrzegli, że przecież mogą ją pożytkować. My oczywiście powtarzamy cały czas jak mantrę, im wcześniej zaczniesz, nie muszą to być duże kwoty, uzbierasz fajny kapitał na ten czas, kiedy będzie on ci potrzebny bardziej, bądź na nieprzewidziane wydatki. Ale to cały czas jest taka praca u podstaw, bo wydaje mi się, że nie ma w tej chwili takiego super złotego środka, gdzie pstryknę palcami i pyk, wszyscy nagle zrozumieją prawdę objawioną, że stać cię na to oszczędzanie, bo naprawdę każda kwota się liczy i nie można jej nie doceniać. Więc możemy pokazywać ten pozytywny wpływ ubezpieczeń na ludzi. Pokazywać case'y, gdzie dzięki wypłatom świadczeń coś się udało zrealizować. Po pierwsze, udało się zrealizować wypłatę, ona jest realna. Po drugie, ona jest w konkretnej kwocie i ratuje w trudnych sytuacjach. Tak? Od paru lat jako branża nastawiamy się, mniej się skupiamy na tym, żeby pokazywać tylko i jedynie muskuły, jak to świetnie zarabiamy, jaką jesteśmy zdrową organizacją, każdy z nas towarzystw ubezpieczeniowych, że mamy dobre wyniki finansowe, ale też pokazujemy ten wpływ na ludzi, czyli ile wypłaciliśmy świadczeń naszym ubezpieczonym. Skąd ty czerpiesz siłę i skąd ty czerpiesz wiedzę? Ja wiem, że w waszym środowisku, po pierwsze rzeczników, tak, ale myślę o kwestii zawodowej, widzę ten uśmiech na twarzy, chyba nie szelmowski, tylko pełen radości. Wiem, że jesteście, nie wiem czy środowiskiem, tak, ale grupą, która się bardzo wspiera i bardzo czerpie wzajemnie ze swoich doświadczeń. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda i gdybyś się tym podzieliła z naszymi odbiorcami. To jest kilka elementów. Jedne właśnie wynikają z pewnej grupy wsparcia, bo ja jestem trochę freakiem ubezpieczeniowym. Ja naprawdę uwielbiam tę branżę i mam takie poczucie misji. Słuchajcie, te ubezpieczenia naprawdę się przydają na różnym poziomie. Każdy praktycznie tu siedzący, kto jest kierowcą, ma ubezpieczenie samochodu. Jak ci się zdarzy, że w coś wjedziesz, to nie zapłacisz za to, że w to wjechałeś. Tak, wypadki chodzą po ludziach, banał, ale nie musisz za nie płacić, bo się wcześniej zabezpieczyłeś, tak? Bo wszystko to się może wydarzyć i są potrzebne, są fajne, fajnie można o nich mówić i pokazywać różne fajne rzeczy, więc po pierwsze mnie kręci ta branża. Może też dlatego, że jest trudna, bo z jednej strony nam ludzie ufają, a z drugiej strony nas nie lubią, bo jednak my wyciągamy pieniądze i jeszcze do tego wszystkiego jest taki paradoks w ubezpieczeniach, bo wiecie, ubezpieczenie, wiecie kiedy jest najlepsze? Kiedy wam się nie przyda. Więc to jest już w ogóle w 100% koszt, tak? Płacisz za święty spokój. Brzmi kosmicznie w jakiś sposób. No, brzmi kosmicznie, dlatego tu jest tak silne wyzwanie. Do tego dochodzą pewne takie elementy no, negatywne, bo jeśli o ubezpieczeniach gdzieś tam się mówi w szeptance, w sieci i tak dalej, najczęściej się mówi negatywnie, bo mówi się przez pryzmat swoich osobistych jakichś tam doświadczeń, często niereprezentatywnych de facto, bo Tak, czyli tyle, większości z nami nic się nie dzieje, nas tak? Oszukać, tak? Tak, albo nic z tego nie mamy. Albo na przykład w ogóle wydarzyło nam się, no bo jeśli ci się zdarzy, szkoda, już nie mówmy o tym, że zdarzy ci się choroba, ale zdarzy ci się dzwon na drodze i będziesz musiał dostać odszkodowanie od sprawcy. Masz w tyle głowy, po pierwsze, zdarzyła ci się szkoda, jesteś zdenerwowany, to jest już negatywne doświadczenie, w tyle głowy masz ileś tam historii, bo tu nie wypłacili, wypłacili za mało, mamy jeszcze taką zaszłość, że na ubezpieczeniach to się zarabia. Nie. Ubezpieczenie ma ci zrekompensować stratę. Nie zarabiasz. Zarabiasz w pracy. To ma ci zrekompensować stratę albo dać ci święty spokój w tych ramach, które sobie wcześniej określiliśmy wzajemnie w umowach. Więc to jest tak dużo negatywnych emocji, że te pozytywne gdzieś tam znikają. W szeptance mówi się tylko o jakichś tam patologicznych zdarzeniach, mniej lub bardziej wydumanych, bo często jak się pogrzebie, to
czasami są jakieś niedomówienia albo niedorozumienie. Ja mam taki case bycia rzecznikiem w sieci, bo przez ładnych parę lat coś takiego robiłam w mojej poprzedniej firmie, w której pracowałam. I w sieci zdarzało się milion problemów. Dużo też nas dotyczyło, bo byliśmy firmą w 100% direktową. W związku z tym ten kontakt z człowiekiem był bardzo wirtualny. On był, bo był na infolinii, był w momencie, gdy się zdarzyła szkoda, żywy konsultant się kontaktował z ludźmi, ale przez to skojarzenie z direktem, coś się dzieje przez telefon, coś się dzieje w sieci, byliśmy tacy małoludzcy, tak? Wyszliśmy w sieć, uczestniczyliśmy w rozmowach o ubezpieczeniach, uczestniczyliśmy w tych rozmowach, gdzie ktoś naszą firmę o coś oskarżał i uwierzcie mi, ale w 100% to nie były nasze błędy. To było niezrozumienie sytuacji, to było zaniepokojenie tą sytuacją. 90% interwencji, które gdzieś tam zostały podjęte w sieci, zainicjowane przez tą moją działalność takiego e-rzecznika w sieci, a skończone już osobami, które odpowiadają za dany proces, bo my od razu wystawialiśmy człowieka, rzeczywistego człowieka, który się tym zajmował z odpowiedniego obszaru firmy, kończyły się zadowoleniem z tej drugiej strony, tak? To, co widzieliśmy na jakichś tam analizach, badaniach, widzieliśmy, że spadły nam negatywne komentarze w sieci. Bo wchodziliśmy w rozmowy z twardą przyłbicą, chcieliśmy dowiedzieć się, co się zdarzyło w sytuacji, wytłumaczyć tę sytuację. I to pomaga. Tylko no, zdajemy sobie z tego sprawę jako rzecznicy branży ubezpieczeniowej, że no, tu jest dużo negatywnych emocji dookoła, które gdzieś tam trzeba przeskoczyć. Skąd siłę czerpię? Po pierwsze z siebie, bo taka praca, w której jestem, jest wielowątkowa. Nie chcę mówić, że jesteśmy jako rzecznicy, czy w ogóle ludzie zajmujący się komunikacją, ludźmi renesansu, ale taka dość szeroka wizja, spojrzenie na wiele rzeczy nam bardzo pomaga. Jeśli coś takiego w sobie mamy, że nie lubimy jednego wątku, lubimy łączyć parę wątków, parę kropek jednocześnie i tak dalej, to będzie napędzające, jeśli w takiej atmosferze się świetnie czujemy. Jednocześnie tu w tym naszym środowisku ubezpieczeniowym no mamy wspólną misję do spełnienia, tak? Może ja akurat jestem tą osobą, która uważa, że nie powinniśmy się ścigać na lajki, czyli niekoniecznie jesteśmy branżą do lubienia, bo tu nie chodzi o to, czy jesteśmy fajni, zabawni, cool i w ogóle, tylko chodzi o to, żebyśmy dowozili nasze obietnice. I ważne, żeby nam ludzie ufali. I o to warto w cudzysłowie walczyć, tak? O to warto się starać w naszej pracy i jednocześnie widząc ten nasz wspólny cel, bo każda osoba, która pracuje w towarzystwie ubezpieczeniowym ma ten cel gdzieś tam zapisany, obok innych celów do osiągnięcia, widząc ten wspólny cel, łączymy się jakoś, tak? Mamy swoją grupę w ramach Izby Ubezpieczeniowej, w której zastanawiamy się, planujemy, organizujemy różnego rodzaju inicjatywy, które będą podnosić świadomość ogólnie pojętej branży ubezpieczeń. Łatwiej z ubezpieczeniami majątkowymi, bo one są bliżej nas i powiedzmy mają trochę dłuższą tradycję niż ubezpieczenia na życie, ale małymi krokami. Naprawdę 15 lat temu zaczynając, 16 już w tym roku, zaczynając pracę w branży ubezpieczeniowej, my naprawdę byliśmy w innym miejscu. I ubezpieczenie OC było podatkiem i niczym więcej. Teraz coraz rzadziej się mówi o tym, że to jest podatek. Naprawdę dużo rzadziej. Słyszę kilka wątków w tym, co mówisz. Gdybym mógł podsumować tę część, to tak, to z jednej strony masz wsparcie branży i kolegów z branży, tak? Tak bym to określił. Z drugiej strony jest tak, że no jednak słyszę, że z tyłu czai się, nie chcę powiedzieć kryzys, tak? Ale trudności, praca ze stresem i jednak z tematami, które są niewygodne, bo one są trudne, tak? No bo mówimy jednak, nawet jeżeli nie o tych tematach ostatecznych, tylko o kwestiach na przykład ubezpieczeń związanych z komunikacją, no to mówimy o jakimś działaniu w czasie niepogody, mówiąc szeroko. A z drugiej strony też to padło już w twojej wypowiedzi, ale ten wątek chciałbym pociągnąć dotyczący relacji z klientem, relacji z ludźmi, też w kontekście tego, że ten świat się bardzo dzisiaj zmienia, tak? Znaczy dzisiaj idziemy w kierunku automatyzacji, idziemy w kierunku nowych technologii i o to bym cię chciał zapytać, jaka jest twoja droga w kryzysie, tak? I jaki jest twój sposób na radzenie sobie z kryzysem w tym szybkim świecie dzisiaj? No, pierwszą drogą jest to, żeby w kryzysie nie ulegać emocjom, coś bardzo łatwo mówi, a niekoniecznie jest łatwe do osiągnięcia. To też wydaje mi się, że dużą rolę grają cechy osobowościowe.
Ja z natury jestem dość impulsywna, ale akurat kryzys zmusza mnie do wyciszenia, bo żeby precyzyjnie i szybko zareagować w danej sytuacji, ja naprawdę muszę się bardzo sfokusować, więc nie mogę ulegać emocjom. Muszę bardzo szybko przechodzić z takiego stanu emocji do stanu realnej oceny sytuacji. Tym bardziej, że jako osoba gdzieś tam emocjonalnie związana z firmą, którą reprezentuję, z branżą, którą reprezentuję, naturalne mam w sobie to, że będę pewne sytuacje oceniać trochę niżej niż one często są w rzeczywistości. Trochę bardziej dramatycznie, więc muszę szybko przejść na taki poziom, w którym tego nie ma. Albo przynajmniej jest tego znacznie mniej. Więc to jest taka po pierwsze taka rzecz znalezienia siebie w środku. Po drugie, no trzeba szybko reagować. Żeby szybko reagować na kryzys, to trzeba się do niego przygotować, nawet jeśli go nie znamy. Ja jestem absolutnie tradycjonalistką w tym zakresie. Uważam, że dobre przygotowanie do kryzysu zaczyna się znacznie wcześniej od kryzysu, zaczyna się od tych osławionych książek kryzysowych, w których rysuje się scenariusze. Ja wiem, że się nie wyczerpie scenariuszy. Każdy to wie, kto robił takie rzeczy, bądź kto się styka z kryzysem na co dzień. Ale są to pewne narzędzia, które nam ułatwiają potem życie, bo możemy pracować przez analogię. Poza tym stworzenie książki kryzysowej wiąże się też ze stworzeniem pewnych procedur, które wokół tego powinny działać, ukonstytuowanie ich w organizacji, przez co zamiast wpadać w histerię, wpadać w zaniepokojenie, co robić, bo właśnie, nie wiem, całkiem niedawno był karambol, tak? Ileś tam osób zostało poszkodowanych, czy samochód wjechał w ludzi, więc co robić? Można dzięki temu spokojnie powiedzieć, dobrze, jesteśmy w tym i w tym miejscu, to i to się wydarzyło, takie mamy narzędzie reagowania, wiemy po case'ach, które już się wydarzyły, że takie i takie elementy są kryzysogenne, albo o te rzeczy pytają na przykład dziennikarze, o to się zaczepiają, żeby w sumie tworzyć niekoniecznie pozytywne wypowiedzi w danej sytuacji na temat ubezpieczyciela, więc mamy bardzo dużo zmiennych, które pozwalają nam już wcześniej przygotować się do tego, tak? Bo to tak jak z rozlaniem mleka. Żeby poradzić sobie w sytuacji z rozlanym mlekiem, musimy je wytrzeć, czyli musimy mieć ścierkę w domu. Tak samo jest z tymi mechanizmami, którymi możemy się przygotować wcześniej, więc ja tu jestem bardzo dużą tradycjonalistką. Przygotowujmy się, opracowujmy procedury. Nawet jak nam się coś w 100% nie zgodzi, to i tak mamy jakiś kierunek działania. Swoją drogą mam anegdotę, ponieważ zdarzało mi się w moim życiu prowadzić takie warsztaty, które dążyły do tego, żeby w firmie na koniec stworzyć książkę kryzysową, gdzie są właśnie procedury, scenariusze i tak dalej. No to zawsze jest taki proces przynajmniej 3-miesięczny, ileś tam spotkań z osobami wytypowanymi do tych warsztatów i tak dalej. I zawsze w tym schemacie jest takie spotkanie, gdzie po prostu no, mamy już stworzoną książkę i ćwiczymy jej działanie. I na czym polega ćwiczenie działania książki? Czyli wymyślamy sobie hipotetyczną sytuację kryzysową. Najczęściej taką, której scenariusz znajduje się w tej książce, bo nie chodzi o to, żeby sobie utrudniać życie, chodzi o przećwiczenie. No i zadajemy zadanie uczestnikom, tak? I powiedzcie mi, co powinni uczestnicy zrobić w momencie, kiedy słyszą, no powiedzmy, masz wyciek danych osobowych, co robisz? Jak myślicie, co uczestnicy takiego szkolenia, takiego warsztatu podsumowującego powinni zrobić? Słucham. Otworzyć książkę kryzysową, znaleźć scenariusz i zacząć działać. Uwierzcie mi, że w wielu przypadkach na tych warsztatach to się nie dzieje. I to jest tak naprawdę najważniejszy, uważam, element tego szkolenia, nauczyć się nie tylko stworzyć książkę, przerobić różne sytuacje, ale otworzyć książkę i działać procedurę według schematu. Co z tym zrobić? Tak? Po prostu otworzyć książkę kryzysową. To jest pierwszy krok, który robimy. I potem sprawdzać, co mamy, czego nie mamy, co się zgadza, co się nie zgadza i działać. Czyli to trochę tak, że najlepsza instrukcja to jest ta, którą potem umiemy wykorzystać i umiemy ją zrobić. Tak? Znaczy, co z tego, że napiszemy wielopunktowy regulamin, którego nikt nie czyta i nikt nie jest w stanie wykonać. To nawet nie chodzi o to, czy będzie dużo punktów, czy mało, ale wykorzystajmy to, co zrobiliśmy. Umiejętność wykorzystania. Pamiętajmy o tym, że po to stworzyliśmy, żeby z tego skorzystać. Znaczy, to by bardzo cenne w ogóle szerzej, nie tylko w kontekście twojej pracy, ale myślę sobie, że życiowo. Mówisz o tradycyjnym podejściu, bo słyszę w tym kryzysie o po pierwsze pewnym przygotowaniu przez zapobieganie, czyli gotowość, tak? Znaczy, że takie sprawdzenie... Nie zapobierzemy kryzysu. Tak, oczywiście tak? One się wydarzą, tak, ale możemy się do nich spróbować przygotować, tak? To wybrzmiewa mi bardzo z twoich słów. Znaczy, dlatego mówię tradycyjne, jestem w tym podejściu, bo spotykam się też z takim podejściem, że przecież nie da się przygotować na wszystko. No nie da.
No nie da się, tak? Jakbyśmy mogli się przygotować na wszystko, to nie byłoby World Trade Center, tak? I tyle. Ale po to mamy różne case'y, branża lotnicza to świetnie pokazuje, że możemy z nich wyciągać wnioski, tak? Bo wypadków lotniczych jest wbrew pozorom bardzo mało, tak? Jest o nich głośno, ale ich jest bardzo mało, dlatego że piloci uczą się na własnych błędach, to dosłownie się uczą. No tak, każdy case w lotnictwie jest natychmiast w procedurach i natychmiast jest głęboko analizowany, no po to, żeby wyciągać z niego wnioski i te wnioski są wdrażane. Mówię o tym podejściu tradycyjnym w takim kontekście czerpania z własnego doświadczenia, a też pytam o to w kontekście przyszłości, tego co przed nami, bo my jesteśmy na etapie, my ludzkość, na etapie ogromnej zmiany technologicznej. Myślę sobie o AI, myślę sobie o nowych technologiach, które gdzieś być może wiele rzeczy za moment będą robiły za nas, już je robią. Pytam w kontekście twojej pracy i twoich zadań, na ile te nowe technologie, po pierwsze zabiorą ci pracę, na ile są zagrożeniem, a na ile szansą dla ciebie w twoim działaniu? Myślę, że to nie jest moment, w którym możemy mówić, że zabiorą pracę. Bo jednak sztuczna inteligencja myśli jeszcze sztucznie. I ten czynnik ludzki jest dość kluczowy w tym, żeby choćby zweryfikować to, co nam wypluje sztuczna inteligencja. Przynajmniej na tym moim poziomie. Oczywiście komunikatorzy obawiają się chyba sztucznej inteligencji. Obawiają się, że pewna część pracy zostanie im zabrana. A ja uważam, że zostanie im zabrana nudna część pracy. Nie bawię się strasznie sztuczną inteligencją w mojej codziennej pracy, no ale też może dlatego, że mam akurat takie, a nie inne wyzwania, które no ta technologia jeszcze jest na takim etapie, że nie pozwala mi w 100% korzystać z tego tak, żeby sobie pomóc efektywnie. Ale uważam, że to jest narzędzie, które może nam w takich codziennych bieżączkach pomóc. Już to widać na poziomie, nie wiem, przygotowywania wpisów na sociale. To może być fantastyczne narzędzie, które może nam pomóc w przygotowywaniu pewnych schematów, całych wypowiedzi również. Tak? Niektórzy tworzą plany biznesowe w oparciu o sztuczną inteligencję i tak dalej. Ja się aż tak głęboko tymi narzędziami nie bawiłam. Nie wiem, może jest to możliwe. Ale uważam, że w pewnych rzeczach mogą nam te rozwiązania pomóc. Rzeczach, które są czasochłonne, mogą nam oszczędzić czas. Są narzędzia, które pozwalają budować fajne prezentacje. Czemu z tego nie skorzystać? Nadal ten taki insight wiedzowy, merytoryczny i tak pochodzi od nas. Tak nie narysują nam slajdu, jeśli zadam zadanie, narysuj mi slajdy na prezentację biznesową, to jest cokolwiek za mało, ale jeśli dobrze zbriefuję sztuczną inteligencję, to jest mi to w stanie fajnie zrobić. To dzisiaj tak? Robi. Jeśli szukam jakiejś inspiracji, bo nie wiem, przygotowuję jakąś grafikę, dżingle, cokolwiek, też fajnie skorzystać z tego narzędzia, co on mi może podpowiedzieć, jeśli mu wrzucę kilka skojarzeń, które mam w głowie, a jeszcze mi się nie połączyło to w jakąś całość, tak? Uważam, że no, narzędzia są po to, żeby z nich korzystać w miarę świadomie i patrzeć, gdzie możemy je fajnie, efektywnie wykorzystać dla siebie. Zwłaszcza, że czas nam przyspieszył, coraz więcej mamy obowiązków. Nie wiem jak wy, ja mam często takie poczucie, że strasznie dużo się rzeczy naraz dzieje. Po prostu. I fajnie mieć coś, co pomaga w tym, takich bardziej mechanicznych, technicznych rzeczach, żeby mnie odciążyło, tak? I ja mogę się skupić na bardziej wymagających, nie wiem, bo kryzys się zdarzy do ogarnięcia, tak? Czyli jakby zostawia nam, dzięki inteligencji mamy, sztucznej inteligencji czy tym nowym technologiom mamy więcej czasu na to ludzkie reagowanie, tak to też trochę rozumiem. Albo na pracę koncepcyjną, znaczy zasadniczo nie boję się sztucznej inteligencji, na pewno nie na tym etapie. Wydaje mi się, no już trochę się nią bawimy, niewiele się zmieniło w naszej rzeczywistości codziennej, poza tym, że przybyło ekspertów od sztucznej inteligencji, którzy prowadzą milion warsztatów, szkoleń i seminariów na ten temat, tak? To poza takim aspektem, w tej takiej życiowej pracy niewiele się zmieniło, tak? Ludzie masowo nie zaczęli tracić tej pracy, tak? No to zostańmy przy ludzkim wątku i przy tym życiowym aspekcie, o którym mówisz. Chciałem chwilę porozmawiać o twoim zaangażowaniu w rzeczy obok biznesowe. Chciałem porozmawiać o CSR-ze i o tym, co robisz w swoim życiu, bo wiem, że jesteś bardzo czynnie i mocno zaangażowana w projekty społeczne. Gdybyś opowiedziała, dlaczego to jest ważne w kontekście twojego rozwoju zawodowego, ale też biznesu, który prowadzisz w tych dwóch wątkach. Jak to osadzasz, jak to widzisz? Ja tu jeszcze trzeci dodam wątek osobisty, bo generalnie jestem człowiekiem taki, który od kręgosłupa wręcz wierzy w to, że cząstkę siebie trzeba oddać społeczeństwu. Że to jest tak jak w starożytnej Grecji, czy w
w religiach jakichkolwiek daje się daninę dla bogów i tak dalej. Ja uważam, że część siebie trzeba oddać społeczeństwu. Najzwyczajniej w świecie, więc mam taki gen, tutaj się już śmieliśmy trochę wcześniej, o tym, że mam taki gen siłaczki w sobie. No patrząc na pierwowzór, to on był trochę utopijny, ale trochę czegoś takiego w sobie mam. Mam bardzo silną wewnętrzną potrzebę, żeby angażować się w różnego rodzaju akcje, nazwijmy je szeroko społeczne. Ale też uważam, że biznesowo też mamy taką powinność, tak? Bo w tym życiu nie chodzi tylko o to, żeby zarabiać, ale żeby też doprowadzać do pewnej zmiany w naszym otoczeniu. Reprezentuję branżę, która w takim dość wieloaspektowy sposób podchodzi do zapewnienia bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, więc to jest znakomity obszar do tego, żeby pokazać jeszcze innymi działaniami, właśnie powiązaniem działań społecznych z biznesem, w jaki sposób my w tych aspektach bezpieczeństwa, czy to na poziomie na przykład zdrowia, możemy wspierać innych. I możemy się przysłużyć, żeby, nie wiem, świadomość pewnych zjawisk, które być może dla niektórych są trudne w odbiorze, była większa i żeby mniej mitów narastało wokół pewnych zjawisk, albo żeby doprowadzić do zmiany społecznej, tak? Zdarzyło mi się w przeszłości uczestniczyć w projekcie, który dotyczył bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie był prowadzony dla ubezpieczycieli, ale dla banku, gdzie my nawet zmierzyliśmy po iluś tam latach trwania tej akcji edukacyjnej zmianę społeczną w małych społecznościach, których dotyczyły te projekty. I to było widać. Widać na takim choćby poziomie uczestników tych projektów, którzy bardziej uwierzyli w swoją moc sprawczą. Bo tam też taki element chcieliśmy wyzwolić. Projekt był prowadzony wśród dzieciaków na etapie tam 13-15 lat. Oni uwierzyli, że swoimi działaniami, jako nastolatki, których przecież nikt nie słucha, mogą doprowadzić do tego, że na przykład organizacja ruchu w ich miejscowości przy szkole zostanie zmieniona. Że mają pewną moc sprawczą, mogą się wykazać inicjatywą, która coś będzie znaczyła dla ich małej lokalności, dla ich otoczenia. Twoja wieloletnia już droga zawodowa, to nie od początku plany, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Opowiedz, jak się dochodzi do kobiety sukcesu, tego, co dzisiaj osiągnęłaś i tego, że ta droga miała wyglądać zupełnie inaczej. No absolutnie nie planowałam kariery PR-ówki. W ogóle nie planowałam pracy w public relations, jak ja zaczynałam... Jak to się wydarzyło za tym? Poszłam na studia dziennikarskie, które były dla mnie być albo nie być. Po latach oceniam, że to było takie słabe. Znaczy, to były bardzo fajne studia, ale one mi pokazały, że ja chcę czegoś więcej w życiu. Przede wszystkim od studiowania chcę czegoś zupełnie innego niż studia dziennikarskie, przynajmniej takie, jakie były wtedy. Poznałam fantastycznych ludzi, zaliczyłam tam fantastyczne dwa lata na specjalizacji telewizyjnej, bo ja planowałam być wydawcą telewizyjnym i najchętniej programów sportowych tak w ogóle. Więc to był taki plan na życie, telewizja mnie kręciła, to chciałam robić, tego zaczęłam dotykać, miałam epizod, kiedy odpalałam telewizję Wróżek, taką interaktywną na żywo telewizję, która się działa i to było w pewnym sensie fajne. Ale w czasie tej pracy czegoś mi brakowało, a czasami czegoś był nadmiar, bo ja mam takie podejście, miałam taki straszny etos tej pracy dziennikarskiej, że ja tutaj jestem swobodna, wyrażam co myślę, no po prostu jestem sobą, jestem niezależna. No to nie do końca tak jest. Jesteśmy zależni. Jesteśmy zależni od biznesu, który na przykład sponsoruje dany program. Jesteśmy zależni od tysiąca różnych rzeczy. To mi trochę przeszkadzało. Do tego wszystkiego rozczarowujące w pracy dziennikarza telewizyjnego było to, bo zaczyna się nie od tego, że się wydaje programy, ale robi się reportaże, że spędza się cały dzień na reportażu, który ma 45 sekund, jak dobrze pójdzie, a spędza się na tym cały dzień. Straszne marnotrawstwo czasu. Absolutne. I tak sobie w którymś momencie usiadłam i zastanowiłam, czego ja chcę od życia, co bym chciała robić. I tak mi wyszło, że nie do końca chcę być dziennikarzem, bo nie czuję do końca pewnej niezależności, która w mojej głowie funkcjonowała z tym zawodem. I stwierdziłam, że jeśli mam chodzić na przysłowiowym pasku, czy generalnie kogoś reprezentować, to na swoich warunkach, tak? Bo jako PR-owiec to ja wybieram firmę, którą reprezentuję, która gdzieś tam jest w zgodzie ze mną, bo są branże, dla których na przykład absolutnie nie mogłabym pracować. Ze względów etycznych najzwyczajniej w świecie, tak? Nie byłam pewna tego wyboru, absolutnie. Tak mi się wydawało, że ten PR, który odrzuciłam w czasie studiów, bo mogłam iść na specjalizację PR-ową, absolutnie nie chciałam. Chciałam być żywym dziennikarzem.
nie byłam pewna tej drogi, usiadłam, przejrzałam sobie rynek agencji PR-owych, wybrałam parę agencji, w których wydawało mi się, że fajnie popracować, bo jestem w stanie dotknąć różnych rzeczy, różnych obszarów komunikacyjnych, a być może też różnych branż. No i tak się złożyło, że późnym wieczorem wysłałam CV, na drugi dzień mnie zaproszono na rozmowę, a na trzeci praktycznie byłam zatrudniona. Tam z małą przerwą, bo miałam wyjazd po drodze, ale to już detale. Ale faktycznie trafiłam do miejsca, które nauczyło mnie wszystkiego od podstaw i bojem. Nie od teorii, tylko od praktyki zaczęłam. I uczyłam się podglądając kolegów, podglądając to, jak działamy, czego też uczyłam się, czego od nas oczekuje klient i tak dalej. No i tak weszłam w ten zawód. A w którymś momencie zaczęłam wiedzieć, że nie chcę pracować dla czekolady, tylko dla finansów. Agata Wiśniewska, rzeczniczka prasowa Egon, była waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. To był podcast Co Rzecze Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.